Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Skull to Arms Gates of Ostfront z kampanii radzieckiej, gdzie gramy bez czołgów. No i tak, dzisiaj obrona na mapie Rosjanie. Mam nadzieję, że zrobimy sobie jakąś ładną linię obrony z na przykład barykad inżynierami i jakoś pociśniemy Niemców. Mam nadzieję też, że oni jakoś będą mocniejsi niż w ostatnich dwóch odcinkach, bo naprawdę powiem wam, że jak na trzy gwiazdeczki ostatnio, to naprawdę słabi byli. Mega. Przy okazji też chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji, dzięki temu wspieracie mój mały kanał. I tak, weźmiemy sobie, od razu te drużyny przeciwpancerne uzupełnimy. Właśnie, co my w ogóle dzisiaj potrzebujemy? Na pewno medyków. Maksimy sprawdzają się, więc sobie też zostawimy. Snajperów. Oddział strzelców. Zostawimy. Znaczy, na razie sobie tutaj dam. Zobaczymy. Chciałbym już naprawdę tak ubogo zrobić tą obronę, żeby było jakieś wyzwanie. To też sobie weźmiemy. Okej. I nawet ostatnio wziąłem MG34, pamiętam. Od jednego z... Niemca jakiegoś. To sobie gaziki możemy zostawić. Tego Zisa... Dobra, oddamy na razie. To też się przyda. Tą 300 na razie też zostawimy. To sobie oddam. Na razie. To niech będzie. A, no i tutaj, co tu jest? Okej. O, jest, proszę bardzo. Ten ziomeczek jakiś Innocenti Mepscha. No dobra, niech będzie. No z tego MG myślę, że on wytnie ich ostro. Nie w ogóle mają więcej życia. A to sorry, ten ma. Ten jest taki doświadczony. No ale spoczko. Tutaj oddział też. Ampulomet możemy sobie zostawić. No i co? Przede wszystkim weźmiemy sobie... No może tutaj. Tych inżynierów. Ponieważ chciałem porobić te barykady. Min nie robimy, kurczę, żeby było po prostu więcej tych czołgów. Weźmy sobie tak. Tu inżyniera. Tutaj też. Tutaj tak samo. Tutaj też. Dobra. Ten ampulomet. Gdzie my je mamy? Tutaj? Tutaj. Niech będą. Popalimy trochę też. Możemy z 3 wziąć. Weźmy tu jeszcze tych inżynierów więcej. Bo naprawdę chciałem zrobić tutaj grubą linię obrony. Maksimy też. Okej, okej. O, mamy tego flaka, właśnie. No ten flak to by zrobił robotę. Możemy jednego wziąć. Niech będzie. Czy coś jeszcze? Ile mamy tej piechoty? Tutaj mamy w sumie nikogo. Tu mamy drużynę przeciwpancerną. Tu mamy raz, dwa, trzy. I tu jeszcze mamy trzy oddziały z Peteresem. Dobra, przydałoby się mieć coś jeszcze, nie ukrywam. Bo jest to trochę mało. O, wiem, strzelców właśnie, z granatami, tak samo. Oni fajnie, bo mogą narobić szkód i to też mocnych. I na pewno weźmiemy sobie to 25 mm, ponieważ potrzebuję coś na samoloty. O, tu jeszcze mam oddział. Tu takich chłopaków właśnie do mięso armatnie. Dobra. Deszkę nie. Osnes też w sumie nie ma co tutaj działać z nimi na razie. I możemy jeszcze dobrać paru snajperów, ponieważ chyba ostatnio nam zginęli niestety. Możemy sobie ich tutaj więcej dać. Może jakąś jeszcze tą. Jakiegoś Maksima. Maksimy się bardzo dobrze sprawują. I skrzynkę z amunicją, ale to sobie chyba damy... Może tutaj już, jak się rozstawią, to będziemy mieli do maksimów. Dobra, bo naprawdę mamy tego sprzętu od groma. A zniszczymy w razie co, mam nadzieję, że czołgi, jak zrobimy dobrą linię obrony, to zatrzymamy ich ampulemetami. Tak myślę. Już naprawdę, powiem wam, że jak teraz, czyli, no a mamy jeszcze flaka, więc mam nadzieję, że chociaż coś nam zrobią. Bo ostatnio jest za łatwo wręcz. Dobra, no to co? Lecimy.
Dobra, mamy wczytane. Zobaczmy. Mam nadzieję, że jakieś spoko punkty, gdzie nie będą musieli ci inżynierowie biegać. O matko, wykrakałem. No dobra, od razu bierzemy ludzi i może ich podrzucimy. Gdzie tu mamy? Gazikami. Bo naprawdę słabo. Dobra, dawajcie mi tutaj. A, i z tej strony będą próbowali. Kurde, niedobrze, to jest za dużo miejsca. Dobra, panowie, od razu biegnijcie tutaj. Spróbujemy coś tutaj zadziałać. Dawać, dawać. I co? Aha. Jeden mi tutaj wlazł. Nie no, jedziecie, jedziecie i od razu działamy. Wy też. To bym chciał najlepiej tutaj. No, będzie tutaj spoko obrona, bo w sumie tak dosyć wysoko. Od razu też poproszę tego inżyniera tu. Okej. Ciebie tutaj też, ziomek. Chodźcie, chodźcie. Tego flaka, gdzie byśmy tu umieścili? Tak się zastanawiam. No chyba tu. Najbardziej taktyczne miejsce. Jak tutaj hukniemy, no to naprawdę powinno ich zaboleć. Maksimy też tu, panowie. Chodźcie, chodźcie, szybko. Myślałem, że może tu będziemy mieli jakiś punkcik i będziemy z tej strony zaczynali. No ale tak wyszło. Nic na to nie mogę poradzić. No, nie przyjedźcie mi go tylko. I od razu chciałbym te właśnie barykady. Możecie zacząć sobie od tutaj tego. Okej. I tak wy. Też dobrze by było. Zaczynamy sobie. Nie no, powinni w miarę ogarnąć, wydaje mi się. Okej, tu kolejne. Sniper. Kogo my tu mamy? Tu wy, okej. Dobra. No dobra, tutaj. No i co? Myślę, że coś takiego. Żeby nie mieli podjazdu. Wy też, panowie, chodźcie. Musimy tutaj wszystkich tych ludzi zgromadzić z tej strony. To, co byśmy tam chcieli, bo tu będziemy mieli spokój. Dobra, prowadzą. Co tam mamy? Drużyna przeciwpancerna, Maksimy. Okej. Tutaj wy. O, ampulomety. Okej. Mięso armatnie nasze. Chodźcie. Tu. Amunicja. Fajnie by było, jakbyście też wszyscy. Też dawać, dawać. Ruszacie się. No, chyba ruszyli się, dobra. Też dawać, dawać, dawać wszyscy. Tu też śmiało. Wy też, no bo właściwie oni jak tylko tu rozpoczną, to nas zmiotą. To będzie dobre o tyle, jakbyśmy chcieli im zadziałać na plecach. No to wtedy to się owszem sprawdzi, ale. Dobra, dawać, dawać, chłopaki. Tu też inżynier. Fajnie by było, jakbyś mi tutaj ogarnął na przykład takie cudo. Ty też jakbyś tutaj śmiało ogarniaj. O, dobra. Tutaj sobie zrobimy w tą stronę, a ciebie tu. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. O, jakoś przerzuciło mnie dziwnie. No, wy panowie też. Kurczę, jakbym wiedział, tym ciężarówkę jakąś. A, no i ampulomety. Ampulomety też niech się ustawią tutaj na razie. Dobra, wszyscy jakoś sobie radzą. Snajper tutaj. Gazika to mi na razie tutaj dajcie. No ciekawy jestem, czy mnie nie wybiją tak całkowicie.
Tutaj też widzę Maksim. Możecie na razie mi go tutaj dać. No ruszcie się, come on, ludziska. Musimy dobrze się ustawić. No akurat powiem wam, że dużo zależy od obrony, jak ona tam idzie, jeśli chodzi o ustawienie. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, naprawdę. Dobra, to idzie, rozumiem, tak? Gdzie to jest? A, jest, okej. O, możemy sobie zrobić ładną foteczkę. Okej. Mamy potężne działo i w sumie tylko to jedno mamy. A wy co robicie? Panowie, weźcie się, ogarnijcie. Też tu. Ale tu ludzi jest naprawdę ogrom. Też tutaj poproszę na razie. Ustawcie się w tą. Ale tu ich jest. No dobrze, dobrze. O to chodzi. Tu jeszcze ten na tym. Dobrze by było, żebyście też tutaj mieli do obrony. Tutaj tak samo. No budujcie, budujcie mi tych okopów. Bo nie ukrywam, że może być różnie. Tutaj tak samo. Na razie tak. Tutaj też. Dobra, no może tu siedzieć, chłop. Mi to nie przeszkadza. Okej. Możecie w sumie nawet tu ustawić się. O. W tą stronę. Czy coś jeszcze? To trochę się. To użyjemy chyba, jak będą gdzieś tam. Będziemy na tyłach. Zobaczymy. Ej, kurde, jeszcze ampulomet. Panowie, dlaczego mi takie psikusy robicie? Na razie niech tu będzie. No i co? Zdążycie to ustawić tu? No, być może jest taka szansa. Szansa na sukces. Dawajcie. Dawajcie tą skrzynkę mi tu z amunicją też tu. Nie no, tych ludzi to tu mamy naprawdę. No, sami widzicie co tutaj. Jeszcze z motocyklem. A gdzie ten ziomeczek z moim MG34? Czy on tutaj w ogóle jest? Gdzieś powinien być. Tylko kto to wie, gdzie on jest? Gdzie on prikaza? To naprawdę. Wow, jak jadą. No proszę. No dobra, ale fajnie by było, gdybyś jeszcze mi tutaj zrobił pomiędzy tym a tym. Okej. O, ci już tutaj nawalają. O kurde. Dostali już. To bardzo daleki zasięg to ma, nie ukrywam, że jest grubo. To jest cudo takie, że szok. Ole. Kurde. No mega. O, jak się rzucili tutaj, naprawdę. No ładnie, ładnie. Będę chciał jak najbardziej tylko tutaj obronić się. Po tej stronie. No. Panowie, byście się mogli tu ustawić, a nie mu tutaj wchodzicie. Jakoś dziwnie. Dobra, Maksimki. Wy tutaj też się ogarnęliście, no to zapraszam was na razie tu. Wy możecie zrobić tak. Jeszcze. Dawać Maksima. Albo ampulomet. Okej, nawet tu bliżej. Na razie to tu nie mam w ogóle ludzi. Zapraszam do obstawienia tu tego. Wy też, panowie, chodźcie. Inżynier.
Okop dla czołgów to nie, a w ogóle. A tak nie możemy. Możemy tylko jedną taką dziurę po prostu wykopać. Niech będzie w takim razie. I co radzą sobie? Zablokujemy ich tu. Uj, jak dostają. Na razie jeden flak sobie pięknie tu radzi. No i tylko, że nam się skończy amunicja wreszcie, bo my, ale nie mamy. Nasza amunicja radziecka nie pasuje niestety do flaka. Także zaczną się problemy. Myślę, że z czasem. Ale mamy tu za dużo ludzi, myślę, że nie mają szans tu z nami. Dobra, na razie niech jakieś tu ammo podejdzie. Medycy też bliżej. Na razie to tukom. No, sami widzicie, normalnie. No, bez szans. No to 8 na 8. 88 armata jest naprawdę. Tu mają o. Coś wreszcie mocniejszego. Ale. To się zmienia. To się zmienia powolutku. Niemcy mają coraz to bardziej lepsze te pojazdy, nie? No jak się skończy amunicja, to już nie będzie tak wesoło. Dobra, gdzie tu jest ziomeczek z moim MG34? Tu widzę, że są chłopaki w ogóle z inną bronią. Na razie niech sobie może tutaj właśnie przybędą. Okej, ty już sobie tu poradziłeś. A, nie. Weź tu jeszcze tu postaw. Mam nadzieję, że przeżyjesz. Oj. Nie, przeżył, dobra, do kogo innego nawalają. Mają paka. Okej. Starają się, muszę przyznać, naprawdę. Coś tutaj zadziałać. No ale tutaj to mamy mega linię obrony. Dobra, weźmy jeszcze tutaj ziomeczka też, śmiało. Ała. Dostają ładnie. No dobrze, dobrze. Okej. Tutaj próbują. Podziwiam, że nie wzięli od razu tego punktu, tylko się akurat rzucili tak. Tempo bym powiedział, tempo naprawdę. Czy tu ktoś ma? Też nikt. Kurde, to mi się pomyliły chyba. Bo nie widzę tego kogoś. O, nie, przepraszam, jest. Jest ten ziomeczek. On ma tutaj naprawdę dobry sprzęt. Ciebie tu od razu też mogę. Tutaj, śmiało. No i co próbują? No, biedaki nie mają co zrobić, no. Zobaczcie ile naboi. Oni już rozwalili 7 pojazdów. Walą jak popadnie. O, ale mają tu ładne paki. Mają motocykl. Aż się prosi im tutaj, wiecie co, skonfrontować motocykl jeden z drugim. Tylko. Niech ogarną, ponieważ ostatnio co odcinek to mi rozwalam te motocykle. One są, nie ukrywam, bardzo szybkie. Okej. Zobaczymy, może mi się uda. No! Ale dobra, jedzie, jedzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Dobra, dobra. Wow, ostro telepią. Jedziemy. O kurde, i dostałem akurat. No cóż. Nie przeżył, ale udało mi się rozwalić im tutaj. Także 1, 2-0 dla mnie, można powiedzieć. Jeszcze mamy tutaj gazika.
Trzeba im tu wysłać, kurczę. Co ja tam będę się bawił, nie? Ci już się tu tam chowają, ale ciężko się tymi pojazdami jeździ. To nie tacy pijani, to... No, chłopie. Dawaj. O, kurde. Coś tam ostro gruchnęło. Dobra, myślę, że trzeba będzie tutaj pojechać, póki co. I trzeba zobaczyć, czy tam te... Oni z piętnastki, myślę, że walą. O, kurde. O, o, co tam jest? Jakieś działo. O, cholera. Nie, 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 nie. Wyskakuj. Dobra, mamy to. Dostali. Dobra, chłopie, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, zmieniaj na tego APK. Szybciutko. O kurde, ale dostał. Wryty w ziemię. Na glebę, jak chcesz żyć. Szybko. Dobra. O kurde. Znowu dostał. Jeszcze żyje. Co za żołnierz. No dobra. Już teraz go dobili. Szkoda. No dobra. Powiem wam, że teraz naprawdę dużo mam tych pojazdów. Tam nawalają oczywiście z tej piętnastki, z tego Murzera pewnie. Mamy 7 naboi. Okej, próbują, próbują coś tam zrobić, ale naprawdę easy. Dobra, weźmy tutaj też tych ziomeczków. Na razie was tutaj zapraszam. Tutaj rozpoznawcze siły. Ja to podziwiam ich, bo ja tu nic nie widzę prawie przez te krzeczory, a oni jakoś sobie radzą. Myślę, że zaraz ostro dostaną. No. No ładnie. I zaraz znowu boom. A nie, teraz gdzie indziej walnęli. No i co? Koniec amo. Niestety. Dobra, ja proponuję tą część załogi stąd. Aha, bierzecie to jednak. No to weźcie, pomóżcie im. Te parę osób tutaj na razie to dać po prostu. Dobra. A nie, przenoszą, przenoszą się. Nie jest źle. No dobrze, dobrze, widzę, że teraz pewne problemy zaczynają się powoli pojawiać. Dobra, panowie, chodźcie tu. Ten tu z tym MG, fajnie. Ampulomet. Jak najbliżej, dawajcie. Ile macie tam? Bliziutko. No. No, zaczynają, ale no, zostało im 200 punktów. Myślę, że mała jest szansa na to, żeby coś tutaj odwalili. No. Oj, tak blisko jest. Aż szok. Ale dobra, dobra. Niech się boją. Tu jest jakiś jeszcze chłop, inżynier. Chodź, jak się tu władowali, no proszę. Oj, dobra, też rozwalili. Tutaj panowie, zapraszam do rzucania granatów. O, no, ale musisz, dorzucisz. O, słabiutko, kurde. No i co?
A tu wjechali, oni głupi są normalnie, zaraz spalą się. Nie mają szans. Tak, jeszcze wejdźcie mi w ten ogień, tak, no. Oła. Musi być chłopaką gorącą. Już widzę, się jarają. Nawet tutaj do wody trochę, ale no całkowicie popaleni. Ostro. Dobra. Czy wy macie jakieś saperki, coś? Nic. Oficer polityczny. No tu może być grubo, nie ukrywam. Lepiej chodźcie, schowajcie się tutaj. Tak samo tutaj, panowie, chodźcie, bo myślę, że za dużych wam tutaj szans nie daje. Przy tych tu ich maszynach. Bardzo dobra jest ta. A nie, to nie jest ten LK, to nie jest. To nie jest to. Co my byśmy tutaj chcieli? Tu jest jeszcze oddział. Dobrze by było, żebyście tutaj przyszli, to zasmołkujemy im tutaj trochę. No właśnie. Macie smołki? Rzucajcie. Smołki dadzą radę. Ujej, jak walą. Niedobrze. Okej. Walić smołki, walić ile tu wlezie. Jak tutaj wjadą, nie będą w ogóle wiedzieli, gdzie my jesteśmy i tak dalej. Mamy jakieś granaciki, więc sam raz, proszę bardzo, już się pierwszy tu wjeżdża. Oj, ale wy macie jakieś słabe te granaty, kurde. Nie! Przeżył to. Przeżył jakimś cudem. Chłopie, wychodź stąd szybciutko. No i co? Nie macie czym tego rozwalić? Wycofywać się szybko. Niedobrze, niedobrze. Kurde. Tego się nie spodziewałem, że będą takie problemy. Takiej natury. Rzucać, rzucać. Panowie. Dawać, dawać, bo naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. No nie mają czym. Kurde, dajcie mi im tu ampulomet czy coś. Bo przecież tak nie może być, no. Ojejku, jejku, wytępili mi tu tych ludzi. Biegnie ktoś tu, nikt. Kurde, trzymać się, panowie. No, żebyście nie mieli. Muszę chyba pokupować lepsze jednostki czy co, bo przecież nie ma. O kurde, jeszcze mi tak, popalcie ich tu. O. No cóż. O, ale ty jak rzucisz im, to już powinno coś tam zrobić. Ale chowaj się! Ci jak tu włażą na te snopki. Niedobrze, niedobrze. Wal, wal, wal. O, rozwalili Maksima. Wy też tu amunicję. Nie, no, amunicję macie, więc. Ale nie heavy. Oj, 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 oj. Ale tu wjechali. Okej. Dobra. Możemy w sumie zakończyć to, bo byśmy mieli tylko większe straty. Dziwny meczek troszeczkę, ale no widzieliście, tu ich skierowałem w tą stronę, więc i tak dali radę. Byli spowolnieni, ale jak, no ciekawy jestem, czy jakby nie, myślę, żebyśmy i tak dali radę, bo mamy tutaj, mieliśmy lepszych żołnierzy, więcej granatów, więc by dali radę. Naprawdę w tej kampanii zaczynam widzieć, że piechota ma ogromne tutaj znaczenie w tej grze.
Zazwyczaj same czołgi i tak dalej, ale te czołgi są bezbronne, kiedy ma się tyle żołnierzy. No i co? Zostało nam, kurde, mega blisko w sumie. Myśmy już tyle misji zrobili. No nie jest to najdłuższa kampania. O, tu mamy fajną mapkę, a tutaj mamy olchatówkę. Okej, czyli pewnie myślę, że coś takiego spróbujemy. Może snajperami zagramy, albo no coś by się przydało też. No zobaczymy, zobaczymy. Może drużyną przeciwpancerną coś się tam zrobi. Na pewno nie są to źli żołnierze. No i co, jeśli się podobało, możesz stawić lajka, zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejka!